Siemanko, witam na kanale Kolekcjoner Horroru, a dzisiaj pokażę wam ciekawy zestaw z filmu Piątek 13.2. Czyli jest to debiut Jasona, kiedy pierwszy raz pojawia się na ekranie. Nie ma jeszcze maski hokejowej, ale ma ubrany na głowie taki worek z wycięciem na jedno oko. A więc co, przejdźmy teraz do zestawu, sprawdźmy jak to się wszystko prezentuje po wyciągnięciu z pudełka i zobaczmy jeszcze jakie tam mamy gadżety, akcesoria i inne rzeczy. No to co, zapraszam do oglądania. Ogólnie powiem wam, że bardzo podoba mi się już sama okładka, nie wiem czemu, ale ma coś ona w sobie takiego, że ta okładka podoba mi się najbardziej z wszystkich zestawów Jasona. Na boku kartonika mamy Jasona z drugiej części filmu, jeszcze Jason nie miał maski hokejowej. I z tyłu cztery fotki z figurką i częścią rzeczy, które znajdziemy w zestawie. No i oczywiście jest opis w języku angielskim, jak chcecie poczytać, to pauza. Pudełko, jak wiecie, ma również klapkę zapinaną na rzep, po lewej stronie Jason z kill-offem. A po prawej stronie cały nasz dzisiejszy zestaw za okienkiem. Tło dla figurki jest takie dość błyszczące i ciężko nagrać te tło jakoś tak dokładniej, ogólnie ładne i pasuje do figurki, tylko że ciężko będzie cyknąć fotę. Figurka mierzy około 18 cm, jest w pełni ruchoma i starannie, precyzyjnie wykonana, ale to już wiecie. Jason ma na sobie założony biały worek, worek wygląda tak jakby był naprawdę workiem, a jest to twarde tworzywo, poprzez te przetarcia i pogniecenia wygląda to tak realistycznie. Wokół szyi owinięty jest sznurkiem i posiada worek jedną dziurkę na jego oko. Główka jest ruchoma, ale przez ten worek możemy tą główką jedynie obracać. Jason ubrany ma na sobie niebieskie ogrodniczki i taką niebieską koszulę w kratę z długimi rękawami, a jeśli chodzi o film, to bardzo tanio musiał wyjść ten strój dla Jasona, na pewno dużo taniej niż teraz, gdybyśmy chcieli taki kostium kupić. Z tyłu też fajnie to wygląda, jego spodnie na dupie są poprzecierane, jest metka na ogrodniczkach, no i ogólnie tak trochę niechlujnie są założone te spodnie. Ręce ruchome są w barkach, zginają się w łokciach i obracają się dłonie. Nogami możemy poruszać na boki i zginają mu się kolana. Podobają mi się też te przetarcia, dzięki którym mamy wrażenie, że Jason nosi już stare, znoszone ubranie, czyli ta dupa i nogawki są też poprzecierane. No i Jason ma ubrane takie czarne buty, zazwyczaj w tych figurkach te buty wszystkie prawie że identycznie wyglądają. A na podeszwie dziurki na podstawkę i wybite logo firmowe NECA. Okej, worek jest fajny, ale wymienimy mu teraz główkę. I tak wygląda Jason bez worka, nie ma co się dziwić czemu w worku biegał. Jego pół twarzy jest szpetny, a druga połowa, no nawet przystojniacha był za młodu, nie? No nie wygląda on jakoś milusio, jest brzydki, brzydki blondas. Tak wygląda głowa z boku, jest prawie łysa i taka zdeformowana. Z tyłu natomiast wygląda jak najbardziej normalnie. Jego czubek głowy też jest taki wyłysiały. W zestawie mamy taki ciekawy gadżet, który na pewno przyda się do dioram, czy jako dodatek do tła. Jest to ognisko, tutaj jeszcze bez ognia, są kamienie, jest drewno, wygląda wszystko realistycznie. Pod spodem gładko. I dodaliśmy ogień, który też jest w zestawie i mamy płonące ognisko. Kolejna rzecz w zestawie, jest to obcięta głowy mamy Jasona, czyli Pameli. Tutaj jest również taka stara, czarna, zgniła krew. Teraz sobie przejrzymy bronie Jasona, które tutaj mamy. Bronie zazwyczaj są wyciągnięte z szopy, więc można się spodziewać takich narzędzi jak na przykład widły. Widły są ładnie wykonane i na pewno będą pasowały dla Jasona w tych ogrodniczkach. O i proszę bardzo, do tej główki widły jak najbardziej będą pasowały. Kolejna broń to nóż kuchenny, jest również bardzo realistycznie wykonany. Na uchwycie mamy również takie detale jak te śruby, albo dokładniej nity. Ładnie pomalowane ostrze, no nóż jak nóż, już chyba mam ze 100 noży w sumie od tych figurek. Taki dość modny chwyt w slasherach noża ostrzem od dołu. Następna broń, czyli maczeta, jedna z głównych broni Jasona, również wykonana tak samo jak nóż. Oczywiście ostrze jest dużo dłuższe i tym razem ubrudzone jest krwi. Tylko tak dziwnie trochę, że ta krew jest u góry, a nie na ostrzu. No i z tą maczetą wygląda na pewno ciekawiej niż z tym nożykiem.
Co my tu mamy dalej? Jest to Killow, również ze śladami krwi na ostrzu, również ciekawa broń dla Jasona. Jason, jak widzimy, to bardzo pracowita osoba, kucharz, ognisko rozpali, pójdzie na kopalnię, widły są, to i ziemniaków do tego swojego worka nazbiera. Chciałbym być taki jak on, gdy dorosnę. Ostatnia rzecz w zestawie to ta długa lanca. Zakończona jest takim małym ostrzem, ale również jest to niebezpieczna broń. Jest ona ciut dłuższa od samej figurki. No i jak wam się podoba figurka? Jak dla mnie całkiem fajna, całkiem inny Jason niż te wszystkie poprzednie w maskach hokejowych. Tutaj mamy z workiem, no jest to coś innego i fajnie mieć taką figurkę na swojej półeczce z resztą Jasonów, prawda? Także polecam tą figurkę i polecam również obejrzeć moje poprzednie filmy z figurkami kolekcjonerskimi. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć. Zostaw też łapkę, komentarz i subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Na razie, cześć.